Nastroje w drużynie Śląska są bojowe, choć piłkarze nie ukrywają, że niepokoi ich sytuacja w klubie. Zawodnicy, zamiast w pełni poświęcać się treningom, zastanawiają się nad przyszłością. To jeden z głównych tematów rozmów wśród piłkarzy dolnośląskiej drużyny. Zespół jednak zgodnie z planem przygotowuje się do rywalizacji z Piastem Gliwice. Po wygranej w Szczecinie nad Pogonią 3-0 Śląsk odzyskał wigor i chce pójść za ciosem i odprawić z kwitkiem Beniaminka. Na rywala z Gliwic trzeba jednak uważać, choć Piast 4 ostatnie mecze przegrał, jest zawsze groźnym przeciwnikiem. Co ciekawe, równie dobrze jak u siebie radzi sobie także na wyjeździe. W tym sezonie podopieczni trenera Marcina Brosza wygrali w Gdańsku z Lechią 2-1 i w Białymstoku z Jagiellonią 2-0. Wszystkie argumenty jednak przemawiają za Śląskiem. Jeżeli wrocowianie zagrają na wysokim poziomie, 3 punkty zostaną na stadionie miejskim. Wygrana w 11 kolejce przy sprzyjających wiatrach może dać Śląskowi nawet awans na pozycję wicelidera Ekstraklasy. Początek meczu w sobotę o 15:45.